Prewca, on jest tutaj głównym kandydatem do złota. 104 metry, imponująca odległość na skoczni w Skalitem. Aktualny rekord tego obiektu to 104,5 metra. Należy do trzech zawodników: Piotra Żyły, Krzysztofa Miętusa i Macieja Kota. Tak więc Pascal Kelin lądował 50 cm bliżej od rekordu skoczni. No, myślę, że ten rekord skoczni dzisiaj zostanie pobity. Kto tego dokona? Czy będzie to reprezentant Czech Radim Berka? Poczekajmy i zobaczmy. No nie. Nie był to dobry skok. Zbyt dynamiczne. 200 z progu. Za bardzo zadarł dzioby. Nart do góry. Od razu zły kąt natarcia na powietrze. Wyhamował prędkość, którą miał na progu. No i przez to tylko 75,5 metra. To identyczna odległość, jaką osiągnął Christopher Kise z Norwegii. A widzą Państwo, ósme miejsce w tym momencie zajmuje